Wystawa przedstawia 700-letnią historię supremacji wyjątkowo hermetycznej kasty społecznej, jaką byli samuraje. Ta wystawa świetnie się wpisuje w stulecie Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Jest ona jedną z wielu wystaw równie atrakcyjnych, którą chcieliśmy uświetnić nasz zacny jubileusz. Wystawa Kwiaty, Wiśni, Samuraje ukazuje uzbrojenie, przedmioty codziennego użytku oraz drzeworyty związane z niezwykłym i tajemniczym światem japońskich wojowników. Wystawa ta została podzielona na kilka części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła dwóch religii współistniejących, religii Shinto oraz religii buddyjskiej, Zen, które miały bardzo duży wpływ na ukształtowanie się właśnie tej klasy samurajów rządzącej przez prawie 700 lat. Opowiadając o codzienności tych wojowników i ich rodzin, nie sposób nie zacząć od Bushido, drogi samuraja, kodeksu zawierającego podstawowe prawa i zasady, jakimi powinien się kierować samuraj. Dla miłośników broni zostaną pokazane włócznie, nie zabraknie również łuków z pięknymi, lakowanymi kołczanami. Oprócz tego na ekspozycji znajdą się elementy zbroi samurajskich oraz ashigeru, takie jak maski mempo czy hełmy, ale przede wszystkim to, co kojarzy się z samurajami. Broń biała, w tym tachi i katany. To dopiero początek pokazywania świata nieodgadnionego, niepokazywanego w Radomiu, ale za to bardzo egzotycznego. Jest to początek wystaw unikatowych takich z całego świata. Indie, później będą Chiny, Afryka. W wystawie towarzyszyć będą liczne spotkania przybliżające kulturę kraju kwitnącej wiśni, w tym ceremonia parzenia herbaty chanoyu, sztuka zakładania kimona, warsztaty origami i pokazy sztuk walki. Wernisaż już w piątek 1 września o godzinie 17:00. Wystawa będzie czynna do 10 grudnia.